Szczęść Boże, dzień dobry. Właściwie dobry wieczór, bo już jest dosyć późno. Kochani, zadałem takiego trochę dziwnego maila, ale z drugiej strony interesuje mnie bardziej chyba Wasza opinia, jako ludzi, którzy gdzieś tam obserwują też moje działania i fundację, którą prowadzę. Chciałbym poznać Wasze opinie. Można je przesłać na maila, czy też w komentarzu napisać. W czym one pomogą? Pomogą przede wszystkim w tym chyba, żeby podjąć decyzję co do dalszej drogi, co do dalszego jakby pracy i czy w ogóle ta praca rzeczywiście ma sens, bo czasami jest tak, że pracuje się, jest się przekonanym, że to wszystko jest w porządku, a potem się okazuje, że ludzie mają wiele pytań tak naprawdę i dlatego ja zapraszam do zadania pytań lub też napisania maila z pytaniami. Ja postaram się odpowiedzieć, czy to filmikiem, czy prywatnie. A mail brzmi tak. Szczęść Boże, Panie Hubercie, proszę o wypisanie z newslettera fundacji. Muszę przyznać, że mam dosyć tego Waszego zajmowania się wojną. Wojna to nie Wasza sprawa. Oni tam budują wielkie interesy, a Wy nosicie drewno do lasu. Wojna upadnie, kiedy się jej nie będzie pomagać. Poza tym niech Pan nie będzie ślepy na to, co robią u nas Ukraińcy, jak niszczą mieszkania itp. Uważam, że niszczy Pan tymi wyjazdami na wojnę swoją psychikę, a co za tym idzie, doprowadza Pan do upadku ikonografii i swojej pracowni. Zwolnił Pan bardzo w realizacji zamówień, olał, tutaj dosłownie pisze, jest napisane, olał Pan kształtowanie szkoły i uczenie. I nic dziwnego, że Pana fundacja chyli się ku upadkowi. Obrał Pan złą drogę. Ukraina to nie Pana miejsce. Sądzę, że celem Pana fundacji był rozwój duchowy, a nie ciągłe gadki o cierpieniu Ukrainy i zbieraniu na to pieniędzy. Proszę o wypisanie. Nie będę tutaj nawet imienia czytał. A ja proszę o opinię, bo one rzeczywiście jakoś chyba pomogą w określeniu tego, co, w którym kierunku jakby pójść, bo to jest dosyć ważne też dla mnie, żeby móc podejmować decyzje jakieś i też odpowiedzieć na pytania ludzi, którzy do dziś te pytania pewnie mają, a się troszkę może wstydzą. Także na maila można w komentarzach, można zupełnie prywatnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, nie zajmuję Wam czasu, bo już prawie 3 minuty gadam znowu. Ja wracam do pracy nad warsztatami, ponieważ chciałbym w najbliższym czasie opublikować warsztaty z ikoną Trójcy Świętej. Do zobaczenia, do usłyszenia, do spotkania na warsztatach. Pozdrawiam serdecznie. A pamiętajcie, jeszcze są kalendarze, naprawdę warto je kupić.